Gmina Kęty po raz kolejny dofinansuje zakup kolektorów. W planie finansowym na rok 2014 gmina Kęty zabezpieczyła na realizację tego zadania kwotę 150 tysięcy złotych oraz pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 130 tysięcy złotych z budżetu powiatu święcimskiego. W tym roku, jak zwykle, kolejne 150 tysięcy z gminy Kęty, 130 tysięcy w naborze konkursowym. Też bardzo się cieszymy ze 150 przewidzianych przez powiat 20 tysięcy trafi do innej gminy, a 130 tysięcy jest u nas. W tej chwili przymierzamy się, ogłaszamy nabór. Bardzo proszę o, o kompletne, spokojnie wypełnione wnioski, ponieważ nie decyduje kolejność zgłoszeń. Czekamy na Państwa aplikacje do 28 kwietnia. W wypadku większej ilości, a jestem. Praktycznie pewny, że tak będzie. 9 maja o godzinie 10 zostanie przeprowadzone publiczne losowanie i liczymy na to, że w kolejnych 50 domach pojawią się kolektory, które będą Państwu służyć długie lata, a gmina Kęty, jak zwykle, okaże się bardzo przyjazna dla środowiska naturalnego. Uzyskana kwota pozwoli na zrealizowanie co najmniej 46 wniosków. Dotacja przyznawana będzie osobom fizycznym na częściowe pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych. Przewidywana wysokość takiej dotacji to 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6 tysięcy złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 14 kwietnia i potrwa do 28 kwietnia do godziny 15.30. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż wysokość środków będących do dyspozycji, 9 maja o godzinie 10 w sali sesyjnej Kęckiego Urzędu Gminy odbędzie się publiczne losowanie wniosków. Jeżeli wniosków wpłynie mniej, nabór aplikacji zostanie przedłużony i potrwa do momentu wyczerpania puli środków, maksymalnie do 30 sierpnia.